Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski i Mateusz Naczek z serwisu Bajka. Dzisiaj mamy 36, może 7 stopni, czyli ostatni atak zimy, ale mamy nadzieję, że niedługo lato u nas w pełni zagości. Chcieliśmy Wam opowiedzieć w tym krótkim filmie, jak wymienić ratchet w piaście DT, bo często nas o to pytacie. Na przykładzie tego koła, które właśnie zbudowaliśmy. Klasyka gatunku to cross country, czyli piasta DT240 i obręcz Nexty. Pewnie większość z Was zna tę markę. Bardzo fajna sprawa. Aktualnie tak naprawdę te obręcze na centrownicy zachowują się lepiej niż nie jeden topowy produkt. Ale do rzeczy, pokażemy Wam, jak wymienić ratchet, czyli taki zestaw z podstawowego na taki, który posiada większą ilość zębów, czyli mniejszy martwy punkt. Oprócz zestawu z ratchetem będziemy potrzebowali klucz do odkręcenia pierścienia. To jest klucz do odkręcania nowych systemów, które DT wprowadziło tak naprawdę niedawno. Stare pierścienie były osobno od ratcheta. Tutaj mamy pierścień zintegrowany z ratchetem. Lżejsze rozwiązanie pozwalające na szersze rozstawienie łożysk. I oprócz tego oczywiście będziemy potrzebowali duże, solidne imadło, ponieważ klucz musi być zamocowany w nim. Następnie zdejmujemy bębenek, zaczynamy od zdjęcia endcapu, do tego używamy takiego klucza, takiego narzędzia. Skręcamy i możemy teraz ściągnąć nasz endcap. Jest bardzo mocno pasowany, zdejmujemy bębenek, sprężynka, zdejmujemy ratchet, możemy sobie pomóc magnesem. Musimy zdjąć tulejkę z osi. I ta część ratcheta jest zintegrowana z nakrętką, czyli jest to ten sam widoczny tutaj element. Koło montujemy we wcześniej przygotowanym kluczu. Klucza nie dokręcamy przed włożeniem koła, ponieważ może zostać zgnieciony. Wkładamy piastę, dokręcamy mocno, kiedy oś znajduje się w kluczu. Łapiemy najlepiej na dwie ręce. Ja łapię z tej strony, Mateusz łapie na krzyż. I odkręcamy. Tutaj bardzo lekko poszło. Sam jestem zdziwiony, natomiast z reguły jest znacznie, znacznie trudniej. Możemy wykręcić pierścień. Jak widzicie, jest z łożyskiem. To umożliwia szersze rozstawienie łożysk w korpusie piasty. W starszych systemach łożysko było schowane głębiej. To pozwala właśnie na szersze rozstawienie. Natomiast jest dość uciążliwe, ponieważ należy teraz dokonać ekstrakcji tego łożyska, a nie zawsze jest to takie proste. Wykręciliśmy już nasz pierścień z ratchetem. To już potrzymaj, proszę. Tak jak widzicie, fabryczny ratchet. Nowy ratchet już z wymienionym łożyskiem i ma większą ilość punktów zaczepu. I ten właśnie ratchet będziemy instalowali. Jak to zrobić? Potrzebujemy taki smar do piast DT Swiss oraz taki do ratcheta. Ważne, żeby na gwint pierścienia zastosować smar. Może być ten. Ponieważ bez smaru może ulec zapieczeniu. Oraz smarujemy tym samym smarem łożysko wewnątrz, co zabezpieczy je przed działaniem niepożądanym wody. Instalujemy oś. Oraz nasz pierścień z ratchetem. Wkładamy w imadło. Dokręcamy i teraz dokręcamy koło. Gotowe. Od strony łożyska używamy tego smaru DT. To jest właśnie smar, który DT stosuje
do zabezpieczenia łożysk. Pędzelkiem smarujemy. Smarujemy również endcap. Wewnątrz uszczelkę endcapu oraz tutaj rant. Wciskamy endcap dłonią. I z drugiej strony smarujemy nasz ratchet. Przy zwiększonej ilości zazębień smaru nie może być zbyt dużo, bo będzie powodował zaklejanie się ratchetu, więc nie przesadzamy z jego ilością. Rozprowadzamy za pomocą pędzelka. Podkładka, przekładka, która jest też bardzo istotna, nie może jej zabraknąć, ponieważ jeśli jej zabraknie, a jest to częsty przypadek podczas składania koła, że ludzie to gubią bądź nie instalują, to bębenek nie będzie nam się kręcił. Następnie druga część ratcheta również smarujemy. Smar musi go dokładnie pokryć, ale tak jak wspomniałem, nie może go zbyt dużo być na zębach. Smarujemy także te strony. Sprężynka, ją również smarujemy. Tutaj w zestawie jest też taki nowy pierścień, na którym opiera się sprężynka. Zakładamy nowy, skoro jest w zestawie. Tutaj jeszcze łożysko też możemy pokryć cienką warstwą smaru, aby utrudnić penetrację przez wodę. Te łożyska są niewielkie, więc woda szybko może je zniszczyć. Smar nakładamy na łożyska wewnątrz oraz na tuleję, aby nam się to wszystko nie zapiekło. Nakładamy go na zewnątrz. Instalujemy. Na koniec endcap. Smarujemy tak jak w przypadku przeciwstawnego endcapu. A na koniec wycieramy pozostałości smaru. Gotowe.